Witajcie, dobrzy ludzie. Niech Pan obdarzy was spokojem. Nic tak nas nie przytłacza, jak świadomość długu. Wiecie, możemy żyć na co dzień, zajmować się różnymi rzeczami, ale jeżeli mamy gdzieś dług do spłacenia, to mamy go cały czas z tyłu głowy. Każdy, kto ma dług do spłacenia, nie czuje się wolny, czuje się uwiązany. Pewnie jednym z takich naszych długów, które mamy cały czas do spłacenia przed Panem, tak myślimy, to jest dług spowodowany naszym grzechem, który co prawda jest odpuszczony już w sakramencie pokuty, jeżeli idziemy do spowiedzi, ale myślimy o konsekwencjach grzechu, myślimy o tej zadrze, która w nas drzemie. Spróbujmy sobie pomyśleć, co by było, gdyby tego nie było. Każdy z nas popełnił w życiu nie jeden grzech. Niektóre grzechy były naprawdę poważne. I sobie tak myślimy, Boże, ile bym dał, żeby tego nie było, żeby do tego nie doszło? Czemu to się zdarzyło? Czemu byłem taki durny? Czemu dałem się zwieść? Ile byśmy dali, żeby móc zacząć od początku? Wiecie, kochani, ta dzisiejsza Ewangelia w jakiś sposób mnie ukierunkowała w stronę Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Patrząc, jak niezwykły jest Król wybaczający, darujący każdy dług, choćby był najcięższy, choćby był nie do spłacenia. Myślę sobie o tym, jak niezwykła jest Niedziela Bożego Miłosierdzia. To jest jeden z czterech dni, na które czekam z niecierpliwością i tylko modlę się, żebym mógł jej dożyć po raz kolejny. Jezus mówi przez Faustynę, kto w dniu tym przystąpi do źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. To jest niebywałe. Wystarczy przystąpić do źródła życia. On jest źródłem życia. Jezus Chrystus jest źródłem życia. I dostąpimy odpuszczenia wszystkich win i kar. To znaczy, nasza dusza raz w roku może być tak czysta jak po chrzcie. Wtedy już nie ma w ogóle gadania o jakimkolwiek długu. Niesamowite jest to, że Boże miłosierdzie to nie jest handel. Często w naszych głowach tłucze się taka myśl, że wiara to jest zasługa. I tak myślimy w takim potocznym rozumowaniu, że cały czas muszę na coś zasłużyć. Tak zostaliśmy wychowani. Oczywiście to jest bardzo wychowawcze. Byłeś grzeczny, masz cukierka. Nie byłeś grzeczny, to nie masz cukierka. A Boże miłosierdzie to nie jest handel, bo ten człowiek z dzisiejszej Ewangelii w żaden sposób nie zasłużył na to, żeby Pan dług mu darował. On mówi, spłacę ci, poczekaj.
Nie spłacisz. Idź, czuj się wolny. Boże miłosierdzie to nie jest handel. I oczywiście zaraz się w naszych głowach włącza taka myśl, ale przecież ja mam całą masę grzechów. A Jezus mówi, im większy grzesznik, tym ma większe prawo do mojego miłosierdzia. Jezus mówi, pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza. Jezus mówi wyraźnie, żadna. Święto Bożego Miłosierdzia, niedziela po zmartwychwstaniu Pana. Nie wiem, kochani, jaka jest wasza kondycja, co się dzieje w waszym życiu, w waszym sercu. Być może jesteś tutaj po jednym, czy nawet drugim nieudanym małżeństwie. Powiem to, trudno, narobię roboty dominikanom. Idźcie do spowiedzi w niedzielę Bożego Miłosierdzia, nawet jeżeli masz obiektywne przeszkody, by zyskać, by dostać rozgrzeszenie. Idź do spowiedzi. Papież Franciszek mówi w książce Miłosierdzie to imię Boga. Boża miłość jest również dla tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentów. Oni również są kochani przez Boga, są przez Boga poszukiwani i potrzebują błogosławieństwa. Któregoś dnia napisała do mnie pewna kobieta. Napisała, mam wspaniałą rodzinę, męża, którego kocham, dwie córeczki. Jednak żyję w grzechu, bo mój mąż cywilny miał pecha i znalazł mnie za późno. Jest po rozwodzie. Wiem, że nie mogę dostać rozgrzeszenia, ale co zrobić, by nie czuć się jak zero? Owszem, możemy pomyśleć, to jej wybór, to są konsekwencje jej wyborów. Ale kochani, jeśli ta kobieta czuje się jak zero, to to nie jest nasza wina? Jesteście kochani przez Boga, jesteście przez Niego naprawdę kochani. Cudna jest ta książka, Miłosierdzie to imię Boga. Papież Franciszek podpowiada nam, spowiednikom, przytulcie tych ludzi i bądźcie miłosierni, nawet jeśli nie możecie udzielić im rozgrzeszenia, tak czy inaczej dajcie im błogosławieństwo. I papież wspomina tutaj jednego z członków swojej rodziny, który przez pewien czas nie mógł zawrzeć ślubu kościelnego. Papież mówi o nim tak. Był on tak religijny, że w każdą niedzielę szedł do konfesjonału i mówił kapłanowi, wiem, że nie może mi ksiądz udzielić rozgrzeszenia, ale zgrzeszyłem w tym i w tym. Proszę o błogosławieństwo. W sakramencie pokuty dzieją się niesamowite rzeczy. Bo z jednej strony leżysz w tym grzechu, bardzo mocno myślę o tym, co teraz powiedziałem, bo dzisiaj byłem u spowiedzi. Więc człowiek leży w grzechu i podchodzi, a tak naprawdę ma taką świadomość, że to Bóg biegnie w jego stronę, podnosi cię, otrzepuje z tych grzechów i mówi, dziecko, idziemy dalej. Bo w spowiedzi cokolwiek by się nie działo, niezależnie jakiego księdza byś dostał w sakramencie pokuty, to najważniejsze jest to, że Bóg cię podnosi i przytula.
A papież Franciszek powiedział: jeżeli nie masz w swoim życiu doświadczenia bycia przytulonym z miłością przez miłosiernego Boga, to jeszcze naprawdę nic o Nim nie wiesz. Idźcie do spowiedzi. Pewnie warto się też pomodlić za spowiednika, niezależnie czy go znasz, czy go nie znasz. Możesz, kładąc się dzisiaj spać, pomyśleć: Panie, jutro albo w najbliższym czasie pójdę do spowiedzi. Nie wiem, co to będzie za ksiądz, ale Ty już wiesz. Oddaję Ci tego księdza. Oddaję Ci jego umysł, oddaję Ci jego usta, oddaję Ci jego serce i proszę, Panie, przemów do mnie przez tego księdza. Zobaczysz, co to za spowiedź. Powiem Wam, że kiedyś taka spowiedź uratowała mi życie, to znaczy uratowała moje kapłaństwo. Kiedy w głowie po kilku latach poświęceniach nagromadziło się już tak wiele myśli, że nie wiedziałeś, co z tym zrobić. Zawsze odpowiada Ci Biblia, a teraz Biblia milczy. Mówisz: Boże, nie wydurniaj się, weź coś powiedz, bo jak nie, to pójdę w pierony. Czy to jest moja droga, czy ja sobie to sam wymyśliłem? I w tej całej rozterce poszedłem do spowiedzi, do kościoła, do którego prawie nigdy nie wchodziłem. Znaczy, nawet nie myślałem, że pójdę do spowiedzi, tylko zobaczyłem, że w konfesjonale świeci się światło. Nie widziałem, co to za ksiądz. Mówię: Panie Jezu, oddaję Ci tego księdza. Powiedz mi to, co chcesz powiedzieć. Po czym poszedłem do spowiedzi, wyspowiadałem się z wszystkich grzechów, o całej mojej wątpliwości nie powiedziałem ani słowa. I pierwsze zdanie, jakie usłyszałem od tego księdza, to było zdanie: bracie, chcę Ci powiedzieć, że Pan Jezus bardzo się cieszy, że jesteś księdzem. I klęczysz w tym konfesjonale i ryczysz jak małe dziecko. Niezwykła jest spowiedź. Niezwykłe jest to zderzenie z Bożym miłosierdziem, z miłosierdziem, które się nigdy nie skończy, z Bogiem przebaczającym, który nigdy się nie zmęczy. Choćbyś chodził do spowiedzi 3 razy dziennie, to ksiądz już ci powie: ej, daj se spokój. Ale Jezus nigdy nie będzie zmęczony. I uderzaj, nawet jeżeli ksiądz jest zmęczony już Twoją spowiedzią, uderzaj. Chyba, oczywiście, dobrze to powiedzieć, chyba, że jest tam problem z emocjami, chyba, że jest tam problem, no właśnie, z pewnym strachem. Ale to mądry ksiądz Ci powie, że to nie jest sprawa duchowa. To znaczy, rozezna to przed Panem, daj Boże, módl się o to, czy jest to sprawa duchowa, czy jest to sprawa emocji, czy potrzebujemy tutaj bardziej kapłana, czy potrzebujemy bardziej lekarza od emocji. Niezwykłe jest Jego miłosierdzie, ale myślę, że
warto sobie na koniec tej homilii zadać pytanie. Ciągiem dalszym tej homilii będzie konferencja. Pytanie o to, czy doświadczenie miłosierdzia otwiera nas na bycie miłosiernymi względem innych.